Minęła północ. Ze szpar szczelin zakamarków wyłaniają się nocne stwory. Nagła śmierć, choroba, pech, który prześladuje na każdym kroku, to efekt ich ukrytych działań. Czarownice, wilkołaki, wampiry wydają się dziś postaciami z filmów i bajek, ale dawniej były obecne w życiu mieszkańców wsi. Ich świat niemal na każdym kroku przeplatał się z ludzką rzeczywistością. Przypisywano im niezrozumiałe i dziwne zdarzenia i sytuacje. To potworne towarzystwo było bardzo liczne. Ja opowiem o trzech demonach, które szczególnie nocą zagrażały ludziom. Pierwsza bohaterka to Mamuna. Mieszkańcy wsi wyobrażali ją sobie jako odrażającą starą babę z wielkim biustem. Na plecach nosiła worek, w który chowała porwane dzieci. Mieszkała w lesie, a we wsi pojawiała się po północy. Podmieniała nieochrzczone noworodki, zabierała dziecko, a na jego miejsce zostawiała odmieńca, najczęściej zdeformowanego stwora porośniętego włosami, który był bardzo kapryśny, dużo płakał i jadł. Aby zabezpieczyć nieochrzczone dziecko, wkładano mu do kołyski poświęcone w kościele zioła lub jakiś żelazny przedmiot, a w oknach wieszano gałgankowe laleczki. Po wygaszeniu ognia na piecu zatykano komin wiechciem słomy, aby mamuna nie dostała się do izby. A co jeśli już dochodziło do porwania? Matka wynosiła odmieńca na drogę, a tam uderzała go 7 razy brzozową miotłą lub morzyła głodem. Wtedy mamuna wracała, oddawała porwane dziecko i zabierała odmieńca. Kolejnym przedstawicielem tej potwornej zgrai był upiór, zwany inaczej strzygą lub wąpierzem. Wyobrażano go sobie jako potworną, zdeformowaną istotę udzianą w łachmany. Miał długie zęby i pazury. Mógł również przybierać postać wielkiego czarnego psa, konia lub ptaka. Po wyjściu z grobu wypijał krew z ludzi i zwierząt, często doprowadzając ich do śmierci. Czasem rzucał się na zbłąkanego wędrowca i pożerał go żywcem, zostawiając tylko same kości. Przyszłego upiora można było poznać już za życia. Wierzono, że każdy, kto urodził się z zębami, był nadmiernie blady lub siny, po śmierci zostawał strzygą. W jaki sposób pozbywano się demona? Przebijano odkopane ciało zmarłego osikowym kołkiem, odwracano je w trumnie twarzą ku dołowi, obcinano głowę nieboszczyka i wkładano ją między jego nogi, zamawiano za jego duszę mszę lub na szyi kładziono sierp. Na koniec moja ulubiona bohaterka, Zmora, inaczej zwana Morą lub Gnieciuchem. W wyobrażeniach ludzi była to brzydka kobieta odziana w stare szmaty. Mogła przybierać również kształt myszy, kota lub konia. Pojawiała się po północy, podjeżdżając pod dom śpiącego na kółku od kołowrotka lub taczki. Przenikała do wnętrza przez najmniejsze nawet szczeliny. Siadała na klatce piersiowej śpiącego i przygniatała go całym swoim ciężarem, tak że zaczynało brakować mu tchu. Człowiek taki opadał zupełnie z sił, a jeśli się w porę nie obudził, umierał. Wierzono, że zmorą stawała się dusza dziewczyny, podczas której chrztu zamiast zdrowaś Mario powiedziano zmoraś Mario. Kobieta nie wiedziała o niszczycielskiej sile swojej duszy, która podczas jej snu wylatywała z ust, aby dręczyć śpiących ludzi. Jak można było uchronić się przed niecnym działaniem zmory? Przede wszystkim zasypiać na brzuchu lub ze skrzyżowanymi nogami. Łóżko obrysować poświęconą kredą, przy nim położyć nóż na sztorc i gałązki cierniowe. Zasypiając, odmawiać modlitwy.